Witam wszystkich dzisiaj w filmie. Dzisiaj robimy podbitkę. To znaczy ja robię, a Bodzio, co Bodzio? Leżysz i pilnujesz, nie? No, no to leż, pilnuj, a ja wskakuję. Później ocenisz co i jak. Dobra? No, no to tak jak we wstępie, zaczynamy podbitkę. Pierwsze co robię, ten ruszt. Ruszt drewniany z kontrułat. Żeby było jasne, z kontrułat 2,5 cm na 5 chyba. Na 5 czy na 4? Zobaczmy. Na 5, 2,5. Robią też z łat. No ale kurczę, no co tu z łat robić? Kontrułata chyba będzie wystarczająca. Robię tak. Do krokwi pionowa kontrułata, tutaj pozioma, później damy tu, to jest tak chwilowo, tylko przymierzałem jak dojdzie ta podbitka, powiedzmy tutaj, o, już to widać, jeszcze ta jotka, listwa, wiadomo, także jak to u mnie wygląda, przygotowałem sobie trochę tych listewek. Kupiłem na razie 160 metrów tego, ale raczej braknie. I tak tutaj damy jedną listwę, powiedzmy tu drugą na środku. Fajnie by było dać tu trzecią. Ale panowie od dachu, tak trochę, jedna jest wyżej ucięta, druga niżej krokwia. Fajnie by było tu przykręcić to, żeby podbitka też się tu trzymała. Ale nie wszędzie się to tak fajnie da. Dlatego chyba zrobię tak, że no tutaj też nie wejdzie, no. Za mała odległość tu jest, żeby tu podbitka weszła, żeby to wszystko tuż w miarę sztywno było. No ale zobaczę, dam te dwie listwy, przyłożę podbitkę, czy to tu będzie pracowało, czy nie, no to się okaże. Zobaczę. Mam sznurek rozciągnięty od jednej strony do końca. No i przykładam sobie. Oczywiście nie przysuwam do samej ściany tej kontrułaty. Kurczę. O. Łapę sobie wkręta. Drugą stronę według poziomnicy. Króciutką. O, jest prawie, że. O, widzicie? Bym musiał to wszystko obcinać, żeby to zrobić tak, jakbym chciał. No. Jeszcze wszystko możliwe, że jak sobie poprzykręcam te poziome kontrułaty, może spalinówkę wezmę, tu ciachnę to na równo i wtedy też przykręcę tutaj kontrułatę. Gdyby było na trzech. Na trzech kontrułatach by było. Dam po dwa wkręty. Tu też mogą mieć dwa. Nie szkodzi. Kręty mam na razie takie 4-centymetrowe, ciesielskie. Ale zamówiłem piątki. Mają przyjechać do paczkomatu. O, cyk. Kontrułaty są świeże, dopiero co cięte. Dlatego nic tu nie pęka. Kurczę, wytrzyma. Zobaczę, spojrzę, czy się nagrywa, bo mi się przycina kamerka. Dobra, nagrywa się. Teraz dajemy pionowy. Pionową listeweczkę. Dobra, tego pionu to ja tu do poziomnicy nic nie sprawdzam. Według sznurka, tak mniej więcej. O. I ten. Ważna rzecz, żeby ta listewka nie dotykała tynku. No bo to wiadomo, drewno pracuje, no wszystko pracuje, żeby to miało jakąś szczelinę.
Kurczę, ten bit mi lata na boki. No i elegancko. No i co? No i metrucheczka. O, proszę bardzo, jak tu prezes leży. Dzisiaj ciepło. W końcu lato. To robimy, jest trochę czasu. Ale te łaty też, zobaczcie, jakie, nie wiem, kontrłaty, powyginane to. Jak to wszystko ma być? Nie wiem, czy ją dawać to. Dobra, daję. Jak będę wybrzydzał, to wszystkie bym musiał rzucić. O, i następna do sznureczka. Elegancko. O co, to nie złapało? Jeszcze jednego. No, trochę przykrótkie są. Te dłuższe by były lepsze. No ale czekam, bo do paczkomatów mają podjechać. Gdzie ta poziomica? Gdzie ja to dałem? A, no i bym szukał. Dobra, wkręcik. Poziomniczka. No, tu też, widzicie, wystaje to. Dużo roboty będzie z tym. Znaczy dużo, no. Czasochłonne, no, wszystkie te listewki poprzykręcać. Kręcenie podbitki to już będzie luksus. Zobaczę, czy to jest płaszczyzna. Przykręciłem trzy. No kurde, nie do końca. Tak jakby trochę wyżej. No i dlaczego? Może trochę puszcza. Co drugą może tak sprawdzać. No tu według sznurka, no to powinno być luks. No według sznurka jest luks. A może tu też sznurek rozciągnąć? Nie, no nie rozciągnę, no bo przecież te mi przeszkadzają tu. Te ogryski. Co, tu sznurek dać? Drugi? W sumie może lepiej by było. Bo bym z tą poziomnicą nie szalał za każdym razem. Ale muszę poszukać. Zobaczę, jak wyjdzie następny. Jak wyjdzie też jakaś różnica, to rozciągnę drugi sznurek. Dobra, trzeba się przestawić. Standardowo robota w klapkach na rusztowanie. Jedziemy, Bodzio, dalej. Bogdanek, bo przejadę. Parasol. Nie ma to jak weekend. Lata wszystko. Dobrze, że nisko. Uważaj na głowę. To mamy akurat łatwo. Tą podbitkę zrobić, to parterówka, podbitka tylko na jednym poziomie. Nie ma żadnych kombinacji. A jak są nieraz te domy z dachami takimi dwuspadowymi, szczyty wysoko, to już problem, bo i wysoko, i dużo takich obróbek, kombinacji. Dobra, i następny. I te wkręty przyjeżdżają, bo mi zaraz braknie. Dobrze.
Zostawiam taką szparę, niech to sobie, o tu widać, jak to sobie może pracować. I poziomnica, poziomica dokładnie, o, ale trochę niżej. Kręcik. No i zobaczę tą dubę. No teraz jest. O nie, trzeba sznurek. Zobaczcie. Co to by było, jakie tańce. Tak nie może być. Do poprawki. Chyba, że. Nie no, rozciągnę sznurek. Tylko znajdę drugi. Dobra. Jak rozciągnę sznurek, zrobię trochę więcej, to pokażę, jak to wygląda. No i zrobiłem na sznurek. Z jednej, z drugiej strony. Zobacz, tu jest sznurek. Tu też jest sznurek. Wszystko jest równiutko. Tutaj narożnik robię w ten sposób, że do tej krokwi narożnej daję tu dwie kontrłaty. W ten sposób. I tutaj będzie łączenie pod skosem. Tu pójdzie deska. Kręcę deskę, bo ta listwa łącząca jest dość szeroka. Będzie tu deska szeroka, ta listwa łącząca do podbitki i podbitka w to. Także chyba będzie ok. Zaraz zaczynam drugą stronę robić. No jeszcze muszę te łaty poprzykręcać, ale to samemu trochę ciężko. Normalnie pomógłby mi brat, ale jest w szpitalu. Także no muszę radzić sobie sam. Niech wraca do zdrowia, bo jest tu potrzebny do pomocy. No i tak, wracam później, jak będę kręcił te kontrłaty wzdłużne. Ciąg dalszy roboty. Przykręcimy sobie kontrłatkę. Trochę tak samemu jest niezręcznie. Jesteśmy z drugiej strony domu. Ale chcę zrobić te narożniki. Bo jakieś tam te kamerki wiszą, żeby one były. Dobra, samemu tak jest trochę licho. To, o kurczę, się nie piknął tu. O, rusztowanie tu. Dobra, i trzeba pamiętać, żeby zostawić ten dystans od ściany. I jakąś tą szparę, żeby była, żeby to nie dolegało. Złapę na jednego. Kurczę. Kręcę się. Dobra. Trzyma się na jednego. Sznurka nie przykręcił. O, szparka musi być. Już nie za mocno trochę. Aż się wygięło. O, przepraszam. I dalej, dalej, dalej. I pokażę wam zaraz, bo wcześniej robiłem na dwa sznurki z jednej, z drugiej, ale okazało się, że to nie do końca jest dobrze, bo później ta kontrłata mi wyszła trochę w złym miejscu i musiałem obniżyć. Także obmyśliłem sobie patencik na to. Zaraz, jak przykręcę tą jedną, to pokażę, co ja wymyśliłem. Chyba dobrze. Zrobiony mam ten bit. Dobra.
trzyma. No i spróbuję teraz przykręcić tą następną i pokażę, o co chodzi. Nie będę chwilę tak gadał. W sumie wkręcam w ustach, ale mogę gadać. Dobra, z tym będzie trochę gorzej. Druga osoba w wypadku przytrzymała coś tego. No tak to nie. Nie za bardzo. To tak mniej więcej na oko to złapę. Na razie. I zejdę, sprawdzę jak jest. I poprawię. Kurczę, jakaś kurka. Nie wkręciło mi się. Nie trafiłem. Dobra, złapało. Więc tu jakaś osa nie siedzi na mnie. To ma być tak. No to nie będzie prosto. Dobra, to złapę najpierw tu, a tamtą przesunę zaraz. Druga osoba nawet jakby na drabinie to przytrzymała, to by było elegancko. Nie no, chyba muszę przesunąć. Zejdę na dół, zobaczę. Krzywo. Krzywo jak ino. A ta łata też taka krzywa. Nie no, może tak zostawię, tylko tu trochę naciągnę. Dobra. Złapę do każdego. Teraz pokażę co i jak. Obmyśliłem sobie taką poziomnicę. To jest grubość podbitki. Wcześniej robiłem na sznurek i się okazało, że później ta kontrolata była niżej niż to miejsce, gdzie ma być włożona ta podbitka. I obmyśliłem coś takiego. O, opieram sobie jedną kręć tu. Tu jest grubość podbitki i tu się to musi stykać. Jest lekka szpara, więc poluzowuję, unoszę, żeby nie było tej szpary. O! Dociągam. Jak przyjdzie podbitka, zaraz pokażę. Podbitkę włożę. Tu jest, może ktoś się czepić, że to powinno być do końca i tu powinno być, o tak, super poziomo, nie? Ale ten, jak przyjdzie podbitka, ona tam sobie wejdzie, to będzie prościutko. O, widzicie? Tu jest lekko niżej, żeby to jakiś tam luz, powiedzmy. No pokażę jak to wygląda. Jak włożę. Dobra, wkładam podbitkę. Pyk. I tak to ma być. Jest równiutko. Mogę przyłożyć
poziomnicę. Zaraz pokażę. Przysiądę na tym rzutowaniu. Tu przykładam sobie. Tu widzicie? Może być. Nie ma sensu tego dawać. Tam trochę powinno może być pół centymetra niżej, ale tak jest ok. Tu nic nie pręży, nie pieje. Jak tu się przyłapie i tu będzie super. No, tu jeszcze jedną dam listwę, żeby to wszystko się trzymało elegancko. No i robię dalej. Następna sztuka tak samo. Na YouTubie w sumie nie ma takich filmów, kto tak robi ten stelaż w taki sposób. O, i dobra, i następna. No tu trzeba trochę obniżyć. O, widzicie? Jedzie elegancko. Dobra. Wrócę jak, nie wiem, coś będę robił dalej. Robota idzie. Na narożniku daję taką deskę, bo tu będzie ta listwa łącząca, żeby to się dobrze trzymało. Tak to wygląda narożnik. Idę dalej kręcić te listwy. Może powoli pokażę, jak to wygląda. Na razie ten ruszt. Na razie ten narożnik wygląda tak, brakuje tej deski. Tu kręcę teraz z tej strony, z tyłu, te kontrolaty. Nowa moc. Dobra, w zęby dwa kręty. A, moment. Jeszcze sobie odmierzę odległości. Tu daję od ściany 6,9. Tak, mi łatwiej jest zrobić to równo. A tu było od listwy 2,9. 2,9. Jak jest krzywa, to tu się trochę tam naciągnie. Jak jest odmierzone, to chyba jeszcze nie. Tu jeszcze nie przykręciłem jednej. O, jeszcze dam tu. A tu było od ściany. 6,9. Jak już się robi troszkę dłużej, to już to sprawnie idzie. A na początku to wiadomo. A, jeszcze przerobiłem trochę ten mój wynalazek. I teraz to robię w ten sposób, że jest... A, no tu nie pokażę. Tu muszę, gdzie są te łaty. O, widzicie? To jest grubość podbitki, ta listewka. I teraz jest wszystko luks równiutko poprawione. I widać, że jest poziom, nie? Równiutko. Widać? No chyba widać. Dobra, kręcę. Dwa kręty. No i muszę dokupić tych kontrłat. Bo wcześniej policzyłem. A tu się okazało, że jeszcze raz tyle trzeba. Ale ja w sumie policzyłem na około, a nie liczyłem, że te sporniki mają metr długości. To trochę tych metrów uciekło. Dobra, to złapiemy tak. Dobra.
O, i mam linię. Na jednego wkręta starczy. Są długie. A tu jest masa tej podbitki, jest niewielka. Jedynie tu chodzi o to też, żeby wiatr nie telepał. Jak jest nieraz wichura, to żeby to nie tańcowało. Elegancko. Tu łączenie. A mogę dać tego wkręta. Mam pod ręką, to dodaję, dobra. Bogdan, o, prezes tam jest. Dzisiaj ma urodzinki Bogdan. Także wszystkiego najlepszego, Bogdanek. 4 lata. 4 lata buduje. Nie no, buduje 3, ale żyje 4. Dobra, jest. No i następną lecimy. Znowu dwa wkręty. I dalej. Pewnie wystarczyłyby dwie, ale tak mówię, jakby tu wieje, żeby to nie pracowało, żeby było w miarę sztywne, to dam te 3 kontrolaty. To jest, kurde, nie z tej strony przykręciłem, to powinno być nie tu, tylko tu. Już by był byk. Dobrze. Ciężkie, mokre te kontrolaty. No, luks. O, jeszcze tu. Jeszcze chyba tu nie przykręciłem. Para tu zachowana, widać, wchodzi ten bit. Tu łączenie. Elegancko, a możemy tego. Jakbyście mieli pytania jakieś, no to zadawajcie pytania w komentarzach. Ja odpowiadam. Lubię, jak tam ktoś napisze. Mogę odpowiedzieć. No i jedziemy dalej. No i kolejny kawałek zrobiony. Dobra. Na razie koniec. Wrzucę może, jak będę robił tą deskę. No i pokazuję teraz, jak zrobić ten narożnik. Tu z tej strony już są listewki położone. Brakło mi już. Zrobiłem tak naprawdę kompletne tylko dwie strony. I poszło 160 metrów kontrolaty. Czyli jeszcze muszę ze 140 metrów zamówić. Ale policzę to sobie. Pokażę, jak tu dociąłem taką deseczkę. Proszę bardzo, deseczka jest taka. Wpasujemy to. Jak to było? Czy to było w tą? Nie, nie tak. To było chyba tak. Trzyma elegancko.
Gdzie tu jeszcze można chwytnąć? Mogłaby być trochę szersza ta decha, a może pod skosem trochę czosnę. Minąłem się. Trochę bardziej. O, złapało. Jeszcze damy tu. Też pod skosem. Dobra, złapało. Tu muszę dociągnąć, dobrze. O. I tu też. Tu ważne właśnie, żeby... O. Dobra. Coś się przycięła kamerka. Zobaczcie, jak jest ten narożnik. Nie wiem, coś tu w ogóle widać, bo ja podglądam w tej kamerce, nic kurczę nie widzę. O. No jest ta deska, narożnik. O. No i tu ładnie przylegnie ta listwa łącząca. Narożnik. Jak to będę robił, to chyba już w następnym filmie. Także ten film zakończymy na tym widoku. Przejdę jeszcze koło, pokażę. Może dzisiaj wrzucę ten film. Pokażę prezesa, dyrektora. O, tak z dołu ten narożnik wygląda. Chyba dobrze. I dobra. Proszę bardzo, tak jest zrobione. Całkiem fajnie się to robi. Prezes, co tam jest? Ale masz kość, ty. Pokaż nam mordkę. Pokaż mordkę, stary. No to żegnamy się z wami, Bogdan i ja. Zapraszam na kolejny film.